Witam serdecznie w pierwszej, ale nie pierwszej części Let's Playa Hyrule Warriors. Nie pierwszej z tego względu, że pierwszą misję przeszedłem, nagrałem na kanale z wersji demo i zaimportowałem save'y. I można od razu przejść do drugiej misji, jeżeli ktoś chce zobaczyć intro, jeżeli ktoś chce zobaczyć pierwszą misję, zapraszam. Pewnie uda mi się gdzieś link podłączyć, tak żeby się wyświetlił. Trzeba udać się do jakiegoś, nie do jakiegoś, do konkretnego laboratorium. Natomiast mamy tutaj całą mapę znaną z Breath of the Wild. Te wszystkie regiony, to wszystko jest tutaj. Fantastyczna sprawa. I co naprawdę ciekawe, ta mapa spełnia również funkcję upgrade'u. Czyli tutaj jest jakiś tekst napisany, że na przykład szef kuchni tam armii Hyrule pokazuje na garnek i tutaj dobre posiłki i za przedmioty, komponenty, materiały, które znajdujemy na polu bitwy, można tutaj dostarczać te rzeczy i to spełnia rolę upgrade'ów, broni. Teraz można coś gotować. Nawet dostaniemy posiłek. Tutaj jest jakiś rozwój, bardziej to nawet odrobinkę, jakiś element gry strategicznej, chociaż wątpię. Nie zamiast buszować po jakichś troszkę abstrakcyjnych menu, tutaj zbieramy materiały i na mapie jest krótki flavor text. Tutaj jakiemu szermierzowi, żeby zbudował dojo, czy też klasę i dostajemy dodatkowe combo. Właśnie w ten sposób jest rozwój. No, zasada jest ta sama. Zbieramy materiały, za te materiały kupujemy nowe rzeczy, ale są, powiedzmy, bardziej wpisane w grę. 2, 3, 4, 5, dobrze. Niestety to, co mówiłem w demie podczas Let's Playa, dema nie ma. Nie ma opcji zmiany sterowania. Wykosiliśmy Lizalfosy, dostaliśmy kolejny nowy atak. No i chyba tyle, co możemy na chwilę obecną zrobić. Mamy rozdziały i gdzieś też można postacie wybrać. Mamy dwie postacie, Linka i Impę. Dobrze, no, na razie sobie darujemy. Po prostu przejdźmy do misji, bo już troszkę spędziliśmy. Chcę te wszystkie rzeczy, czy też dobierania, robić poza nagraniem. No, udajmy się do wyski Hateno. Zelda z towarzyszeniem Linka. No, tradycyjne tipsy, porady. Jest to opowieść alternatywna, jeżeli chodzi o, w stosunku do Breath of the Wild, cofamy się w przeszłość przed zagładą, w czas przed zagładą, aby ją dokładniej poznać. Słyszalny uśmiech. Bardzo lubimy te postacie żeńskie. Nie chcę, żeby go Impa dotknęła, no troszkę nie halo. Woli Zeldę, no dobrze, to jestem w stanie zrozumieć. Co za nanimono jesteś? A tu złe jest. Thank you.
O, skurcie obóz. Jak Link z przeszłości, to jednak miał parę. Taki zwiastun zagłady. Mamo, no taci przyszli. Na scenach wydaje mi się, to tu będzie całkiem dużo w tej grze. YOLO. Ojej. Się koncentruję, żeby no... Haha, fajnie. Muzyka świetna oczywiście. O! Dziady wykoszone. Let's fucking go. Ale gra coś przestała zwalniać. To jest to. Tak jak mówiłem, troszkę mi przeszkadza, że nie można tych klawiszy zmienić. Jestem przyzwyczajony do innego obłożenia Hyrule Warriors. A was tu dużo. Haha, nie mówcie. O, to ja rozumiem. Dobra, to było głupie. I zrobię. Strasznie uciążliwe dziady. Przynajmniej w podstawce, zobaczymy jak to. Spadł, nasił się. A, nic. Zobaczmy, czy można skrzynkę tutaj ciepnąć w dziadów. No nie, no nie. Zobaczymy, co tam można zrobić. Haha! No tu jesteśmy w twierdzy, którą musimy zdobyć. Dobra. Aha, wiem, zastanowałem go jakby własną bronią. To jest nasze.
poszli tam dalej. No ale już jesteśmy u celu. O, o. Normalnie się brało Master Sword'a i się ciachało dzielo. Takie avoid, co to? Czemu? No dobra, spadamy. Ja bym walczył z nim dalej. Ale tam zostały z nim, czy jak, czy co? No każą zwiewać, no to normalnie bym walczył. Nic nie ma. Surprise, motherfucker. Uciekł już. Nie, wypadł ode mnie. Daj mi spokój, nie strzelaj we mnie. Nie mordujcie nas. O cholera. To przepraszam, mamy jabłko. Nie, no trzeba z nim walczyć, bo... Nie działa nic za bardzo małego. Dalej to nie zrobię. Uciekła, nie uciekła. Haha, fuck you. Nasza szansa to jest. No już chętnie. Musimy aktywować nieczynnych guardianów. Mordo. W ogóle nie idę tam, gdzie trzeba, tak więc to nie jest to. Jest tu gdzieś mapa jakaś? Jest, dobrze, wiemy, tu mamy iść. Ho, ho, ho. Dobrze, ten musi jednak dobrze szedłem. Bo kawał drogi trzeba zrobić. Dobrze, jabłka są. Nie wiem,
te numery. Tu na razie jest bagnisko, ale będzie nasza twierdza. Gdzie jeszcze ktoś? Wrogów nam troszkę zabrakło do ubicia. Muszę się zrespić. Aha, tam. No w sumie, no to tak powinno być, no to ja rozumiem. Tradycyjna twierdza, legowisko potworów. Dobrze, twierdza jest nasza. Teoretycznie przynajmniej, bo te dziady dalej tu są. Myślałem, że można z paraglider albo na... sobie pofrunąć albo się ześlizgnąć, no ale nie, niestety nie. No nie. Ajej. Na szczęście nie jest jakiś specjalnie wytrzymały. Chciałem bardziej magnes użyć. Słabo mi jest, tym dobrze mi idzie. Wszystko jest do wytrenowania. Zdychaj. Gdzie to zgarniam? Już niedługo. Przed nami. To jest straszne.
Aligancka. To było mądre. Gdzie ja jestem teraz? Aha, tutaj. Mi ktoś jeszcze podpowie, jak ja dokładnie mam iść. Chyba dobrze. Udajemy się za pomocą koleżanki Impy do drugiego Guardiana. Ja do końca jeszcze rozumiem, po prostu naciskam przyciski na... Ale to jest moc, przecież takie... Mairimas, o właśnie, tego się niedawno nauczyłem. Mairimas, czyli jak Ikimas, albo Kimas, tylko w bardzo taki łagodny, powiedzmy, skromny sposób. To bardzo pasuje do charakteru Impy w tej grze, przynajmniej na razie. Bo później się z, no, samym Breath of the Wild to była, no, babcia, która dość wyszczekana, szczerze mówiąc. Nie ma. Właśnie można Zeldą pograć. Ona automat. Ale troszkę nie za bardzo rozumiem, co się dzieje. Okej, trochę pierwszy raz oczywiście gram Zeldą. Ona puszcza kombo różnych run, jeżeli dobrze rozumiem. Jeśli dobrze rozumiem, trzeba... Trzeba podejść z Zeldą do odpowiedniego miejsca, tam gdzie jest Guardian aktywny, i nakierować, naciskając ZR, Guardiany. Czy jak... Każda postać inaczej używa run. Zelda kosi takie kombo. Aha, dobra. Nie wiem jak to ma być dokładnie. Ale co się stało? Kobiety bije, to by się na demonstrację nadał. Dobra, idziemy. Aha, wiem, ona ma ruch. Dobra.
Troszkę więc bardziej strategii trzeba użyć. Z pozycjonowaniem rzeczy. Zresztą tutaj się na odległość się ma walczyć. Fantastycznie. Jedziemy dalej. Tylko gdzie dokładnie. Tak, Guardian to zawsze był kawał potężnego przeciwnika. Może nam pomoże, ona też tu jest. Znowu dobierze też inne mogliny. I rzuca nimi. O, z buta. Takie pociągnięcie z buta przez moblina w Breath of the Wild potrafiło zabić. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy przyjść. I co teraz? Gdzie tu? Chodź. O Jezus, on rozwala wszystko! A jabłka się kończą. Tak przegrane zostały powstania w Polsce, że zabrakło jabłek. Dobra, strzelamy w niego.
zaraz zostanie. I już nie ma Guardiana. No bo ja bym go solo rozwalił. Hyrule jakoś inaczej wygląda, taki w całości jest. Czy to nie jest zamek Hyrule? Nie, to jest chyba ta wieża zniszczona, ta siedziba, gdzie uciekli. Schronili się i nic im to nie pomogło. Ostatni bastion, ostatnia nadzieja. Ho, 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 ile dobrodziejstw. Znaczy wszystko to, co napisałem, się zgadza. To jest robi, jest geniuszem i jest ekscentrykiem. Słuchaj. Informacja, coraz lepiej. Też się wszystko zgadza. Impa taka, niezadowolona trochę. Zobacz na selfie. まず間違いなく薬剤復活直後のハイラル城と言っていいね。内部から情報を取り出したはいいものの、その大部分が破損しており。大部分、どうしたの。今後解析を進めれば、また何かわかるかもしれません。これが薬剤が復活した後にハイラルの姿。こうなってしまったら、もうハイラルを救うことなど。 Jak Zelda Impa tu pięknie wyglądają, jak to mi się podoba, jak one mi się podobają w tej grze. Zettaj damy da. No, trzeba było, żeby powstrzymać Calamity Ganona, trzeba było znaleźć miecz, który więzi ciemność oraz uwolnić moc księżniczki Hyrule oraz użyć mocy czterech Divine Beasts. Nie ma, niestety las koroków, gdzie spoczywa miecz, został opętany, czy też zalęgły się tam potwory, a księżniczka Hyrule tak jakoś nie za bardzo się kwapi, żeby jej moc nie za bardzo się kwapi do ujawnienia. Król wysłał córkę, by zgromadziła pilotów Divine Beasts razem z Linkiem. Zelda spotka się z kandydatami. Król też lepiej ubrany tutaj. To jest finałowa lokacja przy okazji Breath of the Wild. Co ci nie musi po schodach tam chodzić? Zero presji. Zero presji.
A robocik nie klęka przed królem. To ważny król, to jest dobry król. Mnóstwo scenek jest w tej grze, mnóstwo przerywników filmowych. Może to i dobrze nadrabia Breath of the Wild. O, jest kolejny. Myślałem, że już do na mapy. O, może. Dokładnie. A zrobimy screena. Dzień dobry. Kochamy wszyscy Zeldę. Ostatnia nadzieja Hyrule, literalnie. Można wybrać. O! Bardzo się lubimy. Wyzwania jakieś. A to jakieś dodatkowe są wyzwania? Dobrze, ja te chyba wyzwania będę robił poza nagraniem, natomiast kolejne tutaj ważne scenki, czy też no spotykanie się z czempionami, kandydatami do na pilotów Divine Beasts, będę robił już na nagraniu. Tak więc no na razie to jest zaskakująco dobre, zaskakująco lepsze niż się spodziewałem. No więc tak, tak jak przechodziłem Breath of the Wild, najpierw naszego ulubieńca Rwali odwiedzimy, potem odwiedzimy Daruka, potem odwiedzimy Mifę i na samym końcu odwiedzimy Urbosę. Skąd taka, chyba że gra mi w jakiś sposób nie pozwoli, zabroni tej kolejności. Dlaczego? Ponieważ no, z pominięciem Rwaliego, tak jest w Ocarina of Time, najpierw się odwiedza Death Mountain, potem Zora's Domain i na samym końcu, jako finałowa lokacja, idziemy na pustynię, na pustynię Gerudo w Ocarina of Time, więc żeby uhonorować tę legendarną grę, to ponad 20 lat później dalej jest moją ulubioną grą w ogóle. Taki jest mój plan. Również tutaj są jakieś wyzwania, coś takiego, więc to też będę pomalutku robił, ale to już poza nagraniem. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Hyrule Warriors Age of Calamity.